Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Skowrońska, jestem filmoznawczynią i prelegentką Kinoszkoły. Witam na naszym kanale YouTube i zapraszam do obejrzenia oraz wysłuchania mojego wykładu poświęconego filmowym biografiom muzyków. Biografie filmowe, podobnie jak książkowe, mają duże grono fanów. Szczególną popularnością cieszą się zwłaszcza filmy opowiadające o życiu i karierach muzyków. Obrazy te oglądają przede wszystkim fani muzyczni, ale są też osoby, które w jakimś stopniu znają bohatera filmu i chcieliby się coś więcej o nim z filmu dowiedzieć. Są też oczywiście odbiorcy, którzy nigdy o bohaterze filmu nie słyszeli, ale słyszeli na przykład dobre opinie o filmie i chcieliby go zobaczyć. Czy filmowe biografie są zatem dobrym źródłem wiedzy o życiu i karierze gwiazd muzyki? W jaki sposób twórcy filmowi podchodzą do tematu, w jakim stopniu bohaterowie owych muzycznych biografii bądź ich bliscy, w przypadku kiedy już nie żyją, mają wpływ na treść filmu i jakie bywają ich reakcje po obejrzeniu dzieła. Na te pytania będę się starała odpowiedzieć w moim wykładzie na przykładzie kilku wybranych przeze mnie tytułów. Wczytując się w definicję biografii z Wikipedii, możemy zobaczyć, że gatunek biografii nie zawsze opiera się stricte na faktach z życia bohatera. W określonych sytuacjach dopuszcza on również informacje prawdopodobne, domniemane, a nawet fikcyjne. Myślę jednak, że widzowie zasiadający w fotelach kinowych lub przed ekranami telewizorów nie zawsze mają świadomość, że film, który oglądają, nie jest prawdą absolutną na temat życia i działalności twórcy, o którym opowiada. Zatem weźmy na przykład hit kinowy sprzed 2 lat, czyli film Bohemian Rhapsody, opowiadający o losach Freddiego Mercury'ego oraz jego zespołu Queen. Jest to film, który zawiera szereg informacji zmienionych bądź wymyślonych w stosunku do faktów dotyczących zarówno wokalisty, jak i zespołu. Zatem jeśli szukamy prawdy o twórcach, zdecydowanie lepiej jest sięgnąć po biografie dokumentalne, ponieważ filmy biograficzne, fabularyzowane, nie chcą prawdy. One przede wszystkim chcą ciekawej, wzbudzającej emocje, a jeszcze lepiej kontrowersje historii. Świetnie podsumowuje to tekst, który pojawia się w napisach końcowych filmu Ray. Mianowicie, film ten jest oparty na prawdziwych wydarzeniach, ale zawiera pewne postacie, nazwiska, miejsca i wydarzenia, które zostały zmienione oraz inne, które zostały wymyślone dla celów dramatyzacji. Tak. Zobaczmy zatem, w jakim stopniu i formie owa dramatyzacja przejawia się w gatunku, który będę nazywała z angielskiego biopics, czyli jest to połączenie słów biography and picture. Film 8 mila trudno nazwać typową biografią muzyczną. Główną rolę gra tutaj raper Eminem, ale bohater, którego gra, nosi zupełnie inne imię i inny przydomek. Oficjalnie historia jest fikcyjna, ale wszyscy traktują 8 milę jako film o życiu i początkach kariery Eminema, ponieważ ogromna większość wątków jest oparta na jego życiorysie, ale wydarzenia zostały przekształcone w taki sposób, żeby nadać filmowi wspomnianego dramatyzmu. Na przykład główny bohater ma duże problemy finansowe i mieszka z matką, która również ma problemy finansowe, w przyczepie w jednej z najbiedniejszych dzielnic Detroit za tytułową 8 milą. W rzeczywistości Eminem mieszkał w zupełnie innej części miasta i był zdecydowanie w lepszej sytuacji materialnej niż grany przez niego bohater B-Rabbit.
Dlatego fani Eminema i też wszyscy ci, którzy oglądali ten film, warto, żeby mieli na uwadze to, że no nie jest to jakby prawdziwa zupełnie historia jego życia. Kolejny film i troszeczkę inne podejście tutaj do biografii muzyka, o którym opowiada, to film muzyczno-biograficzny pod tytułem Love and Mercy. Film, myślę, mało znany w Polsce i niedoceniany. Jest to film w reżyserii Billa Pollarda z 2014 roku. Skupia się on na muzyku zespołu Beach Boys, Brianie Wilsonie. Brian Wilson był takim mózgiem zespołu Beach Boys, głównym kompozytorem piosenek i autorem tekstów. Skupia się na dwóch etapach jego życia. Młodości, kiedy Beach Boys było u szczytu popularności, a genialny Brian Wilson pogrążał się w chorobie psychicznej. Drugi wątek to lata 80., kiedy widzimy muzyka dojrzałego już mężczyznę ubezwłasnowolnionego przez psychiatrę. Wówczas poznaje on kobietę, która w przyszłości zostanie jego żoną i wybawicielką, Melindę. Wilson, który oczywiście nadal żyje i tworzy, oraz jego żona, ich losy, ich znajomości są przedstawione właśnie w tym filmie, mieli pewien udział w tworzeniu scenariusza. Uwagi czy historie, które opowiedzieli twórcom, zostały uwzględnione w filmie. Cały ten obraz był tworzony z dużą dbałością o autentyczność wydarzeń i szczegółów. Oczywiście znaleźli się świadkowie wydarzeń, którzy twierdzą, że w filmie tym jest sporo nieścisłości, ale myślę, że zawsze się tak może zdarzyć, że ktoś nie będzie się zgadzał z pewną wersją wydarzeń. Historia Briana Wilsona jest sama w sobie tak niezwykła, że nie było potrzeby w tym filmie, aby dramatyzować wydarzenia. Wręcz przeciwnie, reżyser filmu twierdził, że nie musiał nic zmieniać, a podczas tworzenia filmu towarzyszyła mu obawa, iż wydarzenia te będą dla widzów mało wiarygodne. Jaka była reakcja muzyka na film? Cóż, Brian Wilson stwierdził, że film tak dobrze oddaje historię z jego życia, że w trakcie filmu towarzyszyły mu ogromne emocje, praktycznie jakby powrót do tamtych czasów. Stwierdził też, że postać psychiatry, który przez wiele lat uzależnił go jakby psychicznie od siebie, była tak realistyczna, że po prostu dogłębnie go przeraziła. Ja bardzo serdecznie polecam Państwu ten film. Na zachętę chciałabym pokazać fragment, podczas którego widzimy, jak w studiu nagrywana była jedna z najsłynniejszych piosenek Beach Boysów, piosenka, która przeszła właściwie do legendy popu, piosenka pod tytułem Good Vibrations. It's weird how she comes in so strong, and I wonder what she's picking up from me. Cut it. I want to move to Gold Star for the next.
keep laying into that change, okay? One, two, three, four. Tak, widzieli Państwo, jak Wilson tutaj instruuje muzyków wykonujących partie smyczkowe. Legenda głosi, że w trakcie nagrywania piosenek Beach Boysów Brian Wilson podchodził do każdego z muzyków sesyjnych, pokazywał mu, w jaki sposób chciałby, żeby zagrał. Także no, nagrywanie trwało godzinami i muzyk ten naprawdę miał swoją własną wizję w głowie i bardzo z wielką pieczołowitością, przepraszam, starał się tą wizję podczas nagrywania w studiu odtworzyć. Zapewne większość z Państwa widziało film Walk the Line, czyli Spacer po linie, opowiadający o życiu Johnny'ego Casha, ale również o jego miłości do wieloletniej partnerki June Carter. Scenariusz tego filmu został oparty na dwóch autobiografiach muzyka oraz wywiadach z piosenkarzem. Oczywiście film powstał już po jego śmierci, także nie wchodziły tutaj w grę konsultacje z bohaterem filmu. Choć film prezentuje spory kawałek życia bohatera, jednak zdecydowanie najbardziej koncentruje się na relacjach Johnny'ego i June. Stąd też pojawiły się zarzuty wobec tego obrazu, iż reżyser zignorował ostatnie 20 lat artysty w całości. Myślę, że koncentracja na tym wątku romantycznym wynikła z pewnością tego, że było pewne, że wątek ten wpisze się w taki hollywoodzki standard i zagwarantuje temu filmowi dużą popularność. Tak też się stało. Film był ogromnym hitem kasowym, zebrał też bardzo wiele nagród. Warto zwrócić uwagę, że w tym filmie aktorzy, którzy wykonują główne role, samodzielnie zaśpiewali wszystkie piosenki i myślę, że jest to swoisty fenomen. W większości filmów muzycznych mamy do czynienia z po prostu podłożoną muzyką. Natomiast widać, że aktorzy Reese Witherspoon i Joaquin Phoenix bardzo, bardzo starannie przygotowywali się do odtworzenia tych ról również w sensie wokalnym. Zobaczmy jak krótką scenę, jak poradzili sobie ze śpiewem. Może teraz się narażę fanom Johnny'ego Casha, ale szczerze mówiąc, po przesłuchaniu oryginału i wersji filmowej, no zdecydowanie bardziej przypada mi do gustu wersje wykonane przez Joaquina Phoenixa. On się charakteryzuje takim znacznie niższym głosem niż Johnny Cash, ale oczywiście kwestia gustu, jak najbardziej.
Inną bardzo słynną parą w świecie muzyki byli Sid Vicious i Nancy Spungen, sportretowani w filmie Alexa Coxa pod tytułem po prostu Sid and Nancy. Sid był basistą i drugim wokalistą zespołu Sex Pistols, mimo iż wstępując do zespołu, przyłączając się do zespołu, nie umiał ani śpiewać, ani grać na gitarze. Później troszeczkę podszkolił się, natomiast no, nie były to umiejętności czy zdolności muzyczne jakiegoś dużego formatu. Natomiast był to człowiek, który umiał wzbudzać kontrowersje i przyszedł do legendy jako ucieleśnienie punkowego stylu życia, z łamaniem zasad, nieustannymi wybrykami, niepohamowaną skłonnością do używek. Choć obraz Coxa opiera się na faktach, zawiera również sporo scen wymyślonych bądź opartych na przypuszczeniach. Reżyser stwierdził po premierze filmu, że chciał stworzyć film o wymowie antynarkotykowej, pokazać degenerację bohatera pod wpływem heroiny, alkoholu. Przedstawił zatem w taki sposób losy Sida, żeby jawił się on od początku do końca jako antybohater. Nie chciał jakby gloryfikować tej postaci. No, czy to mu się udało? Głosy są różne. Wokalista Sex Pistols John Lydon twierdził, że ten film według niego właśnie gloryfikuje użycie narkotyków, ale myślę, że warto samemu obejrzeć ten film i wyrobić sobie zdanie na ten temat. Film wywołał wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród muzyków Sex Pistols, z którymi reżyser nie konsultował się na żadnym etapie pracy nad filmem. Mieli oni o to duży żal. No i oczywiście ich, jak można się spodziewać, ich reakcja na film była bardzo negatywna. Najostrzej skrytykował film Sid and Nancy wokalista Sex Pistols, czyli wspomniany już John Lydon, który stwierdził, że po obejrzeniu filmu chciał zastrzelić reżysera, a w filmie tak naprawdę z postacią Sida Viciousa zgadza się tylko to, że ma na imię Sid. Także bardzo, bardzo ostra tutaj opinia. Później również wracał do tej krytyki filmu w swojej autobiografii. No na pewno autorskim gestem jest zakończenie tego filmu, takie odrealnione i nierzeczywiste, ale nie będę go Państwu zdradzać, żeby nie spoilerować. Zaproszę tylko na zwiastun tego filmu. Tutaj mamy jeszcze zdjęcie po lewej stronie od twórców postaci Sid and Nancy, natomiast po prawej stronie mają Państwo we własnej osobie muzyka i jego dziewczynę. This is my girlfriend, Nancy. You like me, don't you? I'm getting a feeling you're being cheated. It's more than a mere bass player. He's a fabulous disaster. Sid Vicious is the Sex Pistols. I'm your best friend.
Tutaj jeszcze dodam taką ciekawostkę, że początkowo rolę Nancy miała zagrać Courtney Cox, to znaczy Courtney Cox bardzo chciała zagrać tą rolę, ale ponieważ jej się to nie udało, to pojawia się w tym filmie w roli w jednym z epizodów, który został stworzony specjalnie dla niej. I tak jak mówiłam, przy Sid i Nancy mamy do czynienia z filmem, gdzie no, historia w pewnym stopniu jest oparta na wydarzeniach prawdziwych, natomiast no, już wydarzenia te zostały zinterpretowane, przedstawione w myśl pewnej tezy, w myśl pewnej wizji artystycznej reżysera. Natomiast zupełnie inne podejście charakteryzowało Antona Corbeina podczas pracy nad filmem o wokaliście Joy Division, a Janie Curtisie. Control to film, w którym starano się jak najdokładniej odtworzyć nie tylko sceny z życia Curtisa, jego otoczenie. Film był na przykład kręcony w miejscach, w których Ian Curtis mieszkał, przebywał. Starano się również jak najbardziej zbliżyć do prawdy psychologicznej o muzyku, pokazać jego problemy, jego trudności, jakby spróbować dociec przyczyny, dla której zginął śmiercią samobójczą. Reżyser filmu, Anton Corbijn, bardzo znany ze swojego dorobku teledysków, reżyser teledysków, był również fotografem zespołu w trakcie kariery tego zespołu, znał więc bardzo dobrze muzyków, jak samego Curtisa, towarzyszył im w trakcie ich muzycznej działalności. Natomiast scenariusz, na którym oparty jest film, powstał w oparciu o biografię Curtisa napisaną przez jego żonę, Debbie. Byli muzycy również tutaj mają swój wkład w powstanie tego filmu, ponieważ są autorami ścieżki dźwiękowej. Także można powiedzieć, że film naprawdę jakby powstał w bliskiej współpracy z ludźmi, którzy Iana Curtisa znali, którzy z nim pracowali i jakby z chęcią tak naprawdę no, jak najwierniejszego przedstawienia wizerunku tego człowieka. Mimo starań, żeby właśnie zachować tą maksymalną prawdę w filmie, po premierze jeden z współtwórców Joy Division, jeden z muzyków, poddał w wątpliwość autentyczność niektórych pokazanych w nim wydarzeń, wyrażając jednocześnie zrozumienie dla takiego stanu rzeczy, gdyż stwierdził, że prawda jest zbyt nudna. Wynikałoby z tych słów to, że reżyser Corbijn, mimo iż chciał zbliżyć się jak najbardziej do formuły dokumentu, jednak nie uniknął dramatyzacji zdarzeń, żeby no, ten film był po prostu ciekawszy, bardziej fascynujący. Pokażę Państwu króciutki fragment filmu nakręconego prawdopodobnie przez fana Joy Division, który zestawił w jednym kadrze scenę pochodzącą z filmu Control i prawdziwy występ Iana Curtisa. Możemy tu zobaczyć, jak aktor grający Curtisa naśladuje muzyka, w jakim stopniu udało mu się odtworzyć słynne ruchy sceniczne Curtisa. Thank you.
I wreszcie film unikalny w gatunku biopics, mówiąc o muzycznych biografiach muzyków, no naprawdę trzeba wspomnieć o tym filmie. Jest to film w reżyserii Todda Haynesa z roku 2007 pod tytułem I'm Not There. Jak głosi napis otwierający film, jest to obraz inspirowany wieloma żywotami Boba Dylana. Oczywiście chodzi tutaj o legendarnego kompozytora i wokalistę. Tak jak wspomniałam, film ten jest wyjątkowy w gatunku biopics pod wieloma względami. Po pierwsze, muzyk, o którym opowiada, jest przedstawiony w 6 wcieleniach, czyli jako poeta, prorok, wyrzutek, kłamca, gwiazda elektryczności i męczennik rock'n'rolla. Każde z tych wcieleń jest odtwarzane przez innego aktora. Jak widzicie Państwo, w jedno z nich, bodajże był to wyrzutek, wciela się mały chłopiec. Natomiast we wcielenie, któremu najbliżej jakby w warstwie wizualnej do bohatera, wciela się Kate Blanchett, czyli aktorka. Tu mamy właśnie wizerunek Boba Dylana. Po drugie, film ten balansuje na granicy rzeczywistości. Nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, ale również pokazuje rozmaite surrealistyczne wizje reżysera. Oprócz wspomnianego napisu na początku i fotografii Boba Dylana, która zamyka film, przez cały film ani razu nie pada jego nazwisko. Te wcielenia, o których wspominałam, każde inaczej się nazywa, ale jednocześnie cały film oczywiście jest ilustrowany muzyką Boba Dylana, jego utworami. Także fakty z życia piosenkarza mieszają się tutaj z alternatywnymi wersjami zdarzeń, z postaciami z jego piosenek, fragmentami ulubionych filmów Dylana, z wykreowanymi wizjami. I to wszystko przedstawione jest w różnych stylistykach, na przykład w konwencji dokumentu. No, niesamowity miszmasz. I jeśli sięgacie Państwo po ten film, tak jak ja, nie znając zbyt dobrze twórczości Boba Dylana, no muszę powiedzieć, że ten film w żaden sposób Wam nie pomoże zbliżyć się do jakiejkolwiek, do prawdy o życiu i jego twórczości. No taki też był główny zarzut wobec tego filmu, ponieważ niektórzy stwierdzili, że no jest to film dla fanów Boba Dylana, którzy cudnie się bawili podczas odgadywania tych takich intelektualnych zagadek i rebusów w filmie. No natomiast, tak jak mówię, dla osób, które mało znają tą postać, film może być nie do końca czytelny. Dodajmy jeszcze, że ten film został obejrzany przez Boba Dylana, zaaprobowany i przez niego pochwalony. Także spotkał się jakby z bardzo pozytywną reakcją ze strony samego bohatera filmu. Również amerykański reżyser Gus Van Sant, autor Ostatnich dni, przeprowadził swoisty eksperyment na tradycyjnej formie filmowej biografii. W jego filmie inspirowanym ostatnimi dniami życia Kurta Cobaina wraz z momentem samobójczej śmierci nie pojawia się nawet imię lidera Nirwany. Domyślamy się, że chodzi o niego, patrząc na fizyczne podobieństwo, na styl ubierania, na te ikoniczne okulary słoneczne, które Kurt Cobain nosił. Główny bohater nosi imię Blake. Film ten jest trzecią częścią trylogii śmierci Van Santa, obok filmów takich jak Jerry i Słoń. I podobnie jak wcześniejsze filmy, charakteryzuje się nielinearną narracją, dialogi i akcja są sprowadzone do minimum.
Także przez 90 minut obserwujemy postać Blake'a snującego się po domu, po pobliskim lesie, oglądającego telewizję, przygotowującego sobie posiłki, grającego samotnie na instrumentach i pomrukującego do siebie coś bliżej niezrozumiałego. Pojawiają się tutaj też postacie osób, które zamieszkują w domu Blake'a. Być może są to jego przyjaciele, no jednak w minimalnym stopniu interesują się tym, co się dzieje z bohaterem. Film stoi w opozycji do faktów, które znamy o ostatnich dniach życia Kurta Cobaina. Jakkolwiek no, nikt do końca nie wie, co zdarzyło się bezpośrednio przed jego samobójczą śmiercią. Także jest tutaj jakby taka autorska próba może nawiązania do tych wydarzeń, które są owiane po dzień dzisiejszy tajemnicą. Gus Van Sant przyznał, że zdecydował się na taką formę przedstawienia wydarzeń w obawie przed procesem sądowym ze strony żony Cobaina, Courtney Love. Jakkolwiek twierdził, że znał osobiście Kurta Cobaina i wydarzenia, które przedstawił w swoim filmie, mogły być prawdziwe. Zobaczmy fragment filmu. I na koniec chciałabym powiedzieć o filmie, który przeszedł do klasyki kina. Jest to dzieło Milosza Formana pod tytułem Amadeusz z roku 1984. Film, który opowiada o postaciach historycznych, czyli przede wszystkim właśnie o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, ale też nadwornym kompozytorze ówczesnego cesarza Austrii Antonio Salinieri. Scenariusz filmu został oparty na sztuce teatralnej Petera Schaeffera, który również był współautorem scenariusza filmu. Opowiada on historię Mozarta z perspektywy mniej zdolnego i zazdrosnego o talent Mozarta Salinieriego. I niektóre wątki w filmie w jakimś stopniu odzwierciedlają to, co wiemy o życiu Mozarta. No, tak naprawdę wiadomo, że Mozart żył wiele lat temu, więc nie mamy dostępu do zbyt wielu informacji na temat jego życia. Ale wiemy na przykład, że Salinieri był tak naprawdę fanem muzyki Mozarta. Wiemy też, że podobnie jak jest to pokazane w filmie, Mozart był w bardzo dobrej relacji ze swoją żoną, którą bardzo kochał. Było to takie kochające się, aczkolwiek burzliwe małżeństwo. Wiemy też, że słynny śmiech, który przewija się w wielu scenach w filmie, taki bardzo charakterystyczny, głośny śmiech Mozarta,
Również jest potwierdzony gdzieś tam w źródłach historycznych. Natomiast no, większość fabuły przedstawiona w filmie Amadeusz jest zdecydowanie wymyślona, fikcyjna. Mimo to film, który no, również przeszedł do klasyki kina, został obsypany nagrodami, jest tak wspaniały i tak sugestywny, tak mocno działa na wyobraźnię widzów, iż skłonni oni są wierzyć w historię w nim przedstawioną. Także nie polecamy tego filmu osobom, które chcą dowiedzieć się faktów z życia Amadeusza, ale oczywiście polecamy zdecydowanie wszystkim jako no, film niezwykły, ciekawą historię, no i oczywiście ucztę dla uszu. Pokażę teraz, jak przedstawił na ekranie śmiech kompozytora odtwórca głównej roli Tom Hulse. Doskonała kompilacja na poprawę humoru. Naprawdę trudno się nie uśmiechnąć, jak słyszy się ten śmiech. Jak zatem widzicie Państwo, zgodnie z tezą mojego wykładu, nadrzędnym celem twórców biografii filmowych jest przede wszystkim opowiedzenie historii, która przyciągnie widzów do kin bądź przykuje ich do ekranów telewizorów. Mniej ważne jest tu zachowanie chronologii, szczegółów, prawdy historycznej czy psychologicznej. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że opowiedzenie historii czyjegoś życia w ramach czasowych filmu, nawet jeśli są to dwie lub trzy godziny, bo tyle czasem te filmy liczą sobie, jest zadaniem niezwykle trudnym i zawsze trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować. Myślę, że warto sięgać po filmy tego gatunku ze świadomością, że zdecydowanie bliżej jest im do adaptacji niż ekranizacji i że film fabularny ma spełniać również inne funkcje poza tą dokumentującą wydarzenia i zachowującą prawdę historyczną. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału kinoszkołowego i dziękuję Państwu za uwagę.